Łukasz, z tobą to więcej niż o sprawach związanych ze sportem, o medycynie można porozmawiać w tej chwili, prawda? W tym sezonie tak. Sezon na straty. Zdecydowanie. 9 spotkań bodajże, tylko kilka goli, kilka występów, które gdzieś tam mogę zapamiętać. No niestety taki połowy sezon. Gdzieś tam pierwszy w mojej krótkiej przygodzie z piłką, co praktycznie więcej ze mną może pogadać o tym, jak tam z moimi nogami, czy to za Achillesem, czy ze stopą, niż o moich występach. No właśnie, ta najświeższa kontuzja. Wspomnij o tym, bo o Achillesie wie cała futsalowa Polska. Tak, to jest stara kontuzja, która mi się przytrafiła we wrześniu ubiegłego roku, więc kilka miesięcy temu. To było złamanie piątej kości śródstopia na meczu Ligi Mistrzów z zespołem z Warny. Niestety ta kość się źle zrosła, troszeczkę z własnej winy wróciłem za szybko do futsalu i praktycznie można powiedzieć, że nam cały czas przeszkadzała. Cały czas mi ta kontuzja przeszkadzała. I musieliśmy to teraz operować. Czyli masz swego rodzaju pamiątkę z Ligi Mistrzów? Tak, tak, dokładnie. Wszedłem, strzeliłem gola i zszedłem. I teraz pokutuję. Zatem na koniec zapytam o rokowania, plany na najbliższe, nie wiem, tygodnie, miesiące? Raczej miesiące. Gdzieś tam wstępnie jestem umówiony z naszym doktorem Piotrem Zagórskim, że po 6 miesiącach od operacji od Achillesa, która była 18 lutego, czyli powiedzmy gdzieś około końca sierpnia, mogę wrócić do treningu. Wiadomo, że pierwszobiegowych, zanim wrócę do treningu z piłką, to gdzieś minie kilka tygodni, więc na parkietach możemy oczekiwać, podejrzewam, w nowym sezonie. Zdrowia nade wszystko życzę. Dziękuję.